Instruktaż dla początkujących. Ojej, kurczę. Nie wiem, jak zacząć. Full flight tutorial, czy są. Ale takie podstawowe rzeczy, typu jak ustawić komputer pokładowy. No to można takie rzeczy nagrywać. Dobrze, jeżeli 18 stycznia tak powiedziałem, to zrobię. Znajdujemy się na lotnisku w Warszawie, to jest scenerio Drzewieckiego. Jak pewnie łatwo poznać, Warszawa Okęcie w ZIBO najnowszej na chwilę obecną wersji 3.28, samolot linii lotniczych Travel Service. Zabieramy ludzi na wakacje do słonecznej Czarnogóry na lotnisko w Podgorice. Jesteśmy w trybie Cold and Dark, będziemy za chwilę programować nasz komputer pokładowy FMC. Aby to zrobić, podstawowe czynności, które trzeba wykonać, czyli włączenie elektryki, to znaczy włączenie baterii, standby power, uzbroić, po prostu zamknąć pokrywę, on się przestawi na auto. Ja zawsze włączam ground power, zakładając, że mamy go dostępne, że on jest dostępny. Uzbrajamy światła awaryjne, zapinamy ludziom pasy. Jeżeli mamy zasilanie, position lights idzie w pozycję steady, to nam zapala te światła na skrzydłach i na końcu samolotu. I zawsze, żeby nie zapomnieć, zamykam drzwi. I teraz przechodzimy na panel na górze, na overhead panel do sekcji IRS i ustawiamy je w pozycję NAV. Na samym początku jeszcze zaznaczę, że to jest poradnik, właściwie, dobrze, nazwijmy to poradnikiem. Taki, w którym pokazuję, jak ja to robię, jak ja się staram, żeby to wyglądało realnie. Natomiast nie jestem pilotem, nie mam z tym nic wspólnego w prawdziwym świecie, także prawdziwe procedury na pewno będą się różnić. Natomiast tak jak ja to robię, to działa i to jest, wydaje mi się, jak najbardziej poprawne. Tutaj Richard troszeczkę knoci ze światłami, także zapalimy światło. No, nic to nie zmienia, nieważne. Widzimy komputer pokładowy w ZIBO, on jest w domyślnej pozycji w takiej konfiguracji. Wywala nam na początku, można powiedzieć, błędy. Enter IRS position, nav data out of daily. To występuje tylko wtedy, kiedy faktycznie mamy zainstalowanego starszego IRAC-a niż obowiązuje w danym momencie. Jak to sprawdzić? Wchodzimy w zakładkę FMC i znajdujemy się na Ident Page. I tutaj mamy napisane, w jakim samolocie się znajdujemy. To jest Boeing 737-800 z wingletami. Informacje o silnikach oraz właśnie nasze nav data. W moim przypadku to jest IRAC 1802, a mamy teraz miesiąc lipiec, czyli aktualny IRAC to jest prawdopodobnie 1808. W prawdziwym świecie taka sytuacja spowodowałaby kontakt ze swoim, nie wiem, przełożonym, poinformowanie go o takiej sytuacji, a tutaj możemy to po prostu przymknąć na to oko lub wykupić takowy pakiet na nawigrafie. Natomiast ja latałem przez pewien okres czasu, przez pewien czas na IRAC 1610 i nie miałem z tym większych problemów, także nawet jeżeli ktoś tego nie ma, to proszę się nie przejmować. Przechodzimy dalej do position init. To samo się stanie, jeżeli wciśniemy na początku initref i wpisujemy naszą pozycję, jak łatwo się domyślić, ponieważ samolot musi wiedzieć, gdzie się znajduje. To jest lotnisko w Warszawa Okęcie, czyli kod ICAO Echo Papa Whisky Alpha Gate. Z tego co ja pamiętam, 41 ustawiłem. Zaraz, 44. Nie wszystkie firmy wpisują numer bramki, natomiast możemy to zrobić. Teraz tak, przechodzimy na następną stronę. Kopiujemy któreś z tych pozycji GPS-a lewego lub GPS-a prawego, one są takie same, tak więc widać, że to jest bez różnicy. Ja zawsze biorę
lewym. Kopiujemy przez kliknięcie, cofamy i wklejamy przez kliknięcie. Z tej strony to jest tyle. Tak jak widać, tutaj są dostępne trzy zakładki, natomiast jeżeli powciskamy dalej, 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 to on przechodzi pomiędzy pierwszą a drugą i tylko tyle. Możemy przejść do wpisania trasy. Komputer nam podpowiada, z którego lotniska chcemy lecieć, no bo chcemy lecieć z lotniska, na którym się znajdujemy. Także mamy tutaj podpowiedź, że to jest EKPA Polski Alfa, czyli EPWA o Warszawa Okęcie. I to jest lot do Podgorice, kod Podgorice to jest Lima, Yankee, Papa, Golf. Flight number, zawsze tutaj wpisuję swój callsign, natomiast latając na wersji na IVAO to nie ma znaczenia, ponieważ callsign jest wysyłany razem z planem lotu albo w momencie logowania. Nie wiem, jak to działa dokładnie na IVAO, nie latam, ale nawet nie przy momencie logowania wpisujemy swój callsign. Także no tutaj właściwie to może być puste, natomiast ja zawsze wpisuję callsign SkyTravel 123. Company route możemy mieć przygotowany, natomiast nie musimy, także to zostawiamy puste, ponieważ ja w tym przypadku takiego czegoś nie przygotowałem. Runway to jest pas, z którego będziemy odlatywać i ja jeszcze nie wiem, dlatego zostawiam to puste. Przechodzimy na następną stronę i zaglądamy do naszego planu lotu. To jest nasz plan lotu i należy znaleźć w nim trasę. Ja się posiłkuję Simbriefem. Od razu tu można wspomnieć i nasz plan lotu jest pod routing. I tak, pierwszy punkt Ewina. Punkty wpisujemy z prawej strony do punktu Ewina, tak jak jest napisane. Natomiast z lewej strony wpisujemy drogi lotnicze, z czego pierwszy punkt w planie lotu zawsze będzie... Zawsze zaczynamy od tego miejsca. To znaczy tu na początku będzie direct, to się później zmieni, jak wybierzemy SID, czyli Standard Instrument Departure. Po prostu SIDA. Z punktu Ewina przez drogę lotniczą Mike 66, którą wpisujemy z lewej strony, lecimy na punkt Babko, którego wpisujemy w miejscu, które jest podświetlone. Następnie bezpośrednio punkt Demop, bezpośrednio punkt Nippur, bezpośrednio punkt Parak. Nie trafiłem w klawisz. Przechodzimy na następną stronę, jeżeli skończyło nam się miejsce, bezpośrednio na punkt Victor Alpha Lima. Jeżeli punktów, właściwie nazwijmy to pomocy nawigacyjnej, o takiej samej nazwie jest kilka, zostaniemy poproszeni o skonkretyzowanie, który to jest punkt. Tutaj widzimy, że to jest albo VRDMI Valjevo, albo NDB Valjevo, czyli dwie właściwie w tym samym miejscu, ponieważ lokalizacja się różni, współrzędne geograficzne różnią się bardzo niewiele, lub Valencia, albo Valadares, który jest na drugiej półkuli, także to nas zupełnie nie interesuje. One są posortowane od tego, który jest najbliżej nas na górze, do tego, który jest najdalej nas na dole. I zwykle wybranie tego pierwszego jest poprawne, natomiast to można w planie lotu sprawdzić. Ja wiem, że to będzie pierwszy, także kliknę pierwszy. Z Victor Alpha Lima bezpośrednio na punkt Modra. Tak. I drogą November 732. Z lewej strony do punktu Mike Oscar Juliet, który jest ostatnim punktem w naszym planie lotu, ponieważ dalej mamy już tylko Direct Lima Yankee Papa Golf, czyli bezpośrednio do lotniska, co nie musi być prawdą. Klikamy Activate, klikamy Execute. W tym miejscu można to zrobić wcześniej, można to zrobić, znaczy później, nie polecam, można to zrobić wcześniej. Warto ustawić ilość paliwa, tu, fuel, oraz załadunek, który zabieramy no, na pokład po prostu. To również mamy dostępne w planie lotu.
Zjeżdżamy niżej do zakładki Weights. I nas interesuje tak. Payload 12,3 tony oraz fuel 8,3 tony. Pasażerów będzie 118, zdaje. Samolot można powiedzieć w 2/3 pełnym, tak bardzo na oko. No i tak, możemy sprawdzić take-off weight, czyli TOW, które wynosi 62 tony, jak widać z planem lotu to się zgadza, oraz zero fuel weight 53,7, w planie mamy 54, tak, różnica jest dopuszczalna, więc przechodzimy dalej. Możemy to zrobić od początku, tak jest zawsze najszybciej, czyli init ref root performance init. To jest zakładka informująca właściwie nas i samolot o tym, jak szybko ma lecieć, ile ma paliwa i ile tak naprawdę waży i jak wysoko może się wznieść. Klikamy ZFW, czyli nasze Zero Fuel Weight. Samolot zmierzy nam to automatycznie. To będą te same wartości, które sprawdziliśmy przed chwilą, także widać, że one się nie zmieniły, one są poprawne. Schodzimy niżej. Widzimy zakładkę, właściwie miejsce reserves. To są nasze rezerwy, rezerwy po polsku, czyli paliwo, które zabieramy, natomiast nie wykorzystamy go podczas lotu. Czyli do lotniska zapasowego jeszcze na pół godziny, mniej więcej. Po prostu tego paliwa jest troszeczkę więcej. I w tym przypadku mamy tutaj tak, paliwa na pół godziny. To jest 1300 kg mniej więcej w zaokrągleniu. Paliwa do lotniska zapasowego do splitu to jest 1700 kg i jeszcze taka bonusowa tona na kolejne pół godziny. Czyli razem nam wychodzi 3 tony i 900 kg. To jest zaokrąglenie. Cost index to jest taki wskaźnik, jakby stosunek prędkości co do zużycia paliwa. Im większy cost index, tym szybciej samolot poleci, natomiast tym więcej paliwa spali. Im mniejszy cost index, tym samolot poleci wolniej, ale będzie bardziej oszczędny. W Zibo to prawdopodobnie nie jest symulowane, ponieważ na przelotowej zawsze nam się ustawia prędkość 7,78 Macha, natomiast warto to wprowadzić tak chociażby dla samej zasady. Cost index w naszym przypadku wynosi 8 i w planie lotu wysokość, którą mamy zaproponowaną, to jest flight level 360. Czyli wpisujemy po prostu 360 i klikamy. Podświetli nam się execute, natomiast jeszcze go nie klikamy. Mamy tutaj takie zakładki jak cruise wind, ISA deviation, to jest różnica od standardowej atmosfery oraz top of climb outside air temperature, czyli tak jak to jest w nazwie, temperatura na zewnątrz po osiągnięciu wysokości przelotowej. To również mamy w planie lotu. Widzimy takie cyfry jak 106/012. To jest wiatr po osiągnięciu właśnie wysokości przelotowej, czyli wpisujemy tak 106/12, 106/12, czyli z kierunku 106 o sile 12 węzłów i wklepujemy to w cruise wind. Schodzimy niżej na ISA deviation, które w naszym przypadku wynosi P04, to jest plus 4 stopnie Celsjusza i to nam daje wysokość, to znaczy temperaturę na wysokości przelotowej, która można powiedzieć, że się zgadza. Ponieważ to w planie ma minus 53 stopnie, to jest minus 51. To na potrzeby symulatora nie ma aż tak dużego znaczenia. Podanie wiatru w tym miejscu pomaga komputerowi wyliczyć profil wznoszenia tak, żeby był optymalny. I teraz możemy kliknąć execute. W tym miejscu zawsze przechodzę do zakładki Lex, przechodzę do zakładki Root Data i tutaj mamy również informacje o wietrze. Natomiast nie wszędzie. Dlaczego? W tym miejscu obok Ewina, gdzie tego wiatru nie ma, oznacza to tyle, że to jest punkt przed osiągnięciem top of climb, ponieważ jak łatwo zauważyć, negów, kukabab i tak dalej, wiatr mają i mają wartość, mają wpisaną wartość, którą wcześniej wpisaliśmy na top of climb, na cruise wind. Po prostu. Czyli to są punkty, które znajdują się za top
of climb, czyli za punktem szczytu wznoszenia. I w tym miejscu wpisuje się wiatr średni, który również mamy w planie lotu na samej górze z prawej strony AVG Wind Average Wind, który w naszym przypadku wynosi 55055/003, czyli z kierunku 55 stopni o sile 3 węzłów. Bardzo słaby wiatr. Wpisujemy to w pierwszym możliwym punkcie i to się wprowadza, tak jak widać, dla całej trasy. To jest przydatne do liczenia paliwa. Na krótkich trasach to nie ma jakiegoś dużego znaczenia, natomiast na długim przelocie może zrobić dużą różnicę. Wracamy do po Performance Init. Mamy zakładkę N1 Limit. I tu nam się przyda zewnętrzna temperatura. I to się bierze już z ATIS-u lub można w to po prostu kliknąć i samolot przyjmie temperaturę, którą mierzy czujnikiem. Natomiast ja tak nie zrobię. Ja to usunę i temperaturę wezmę z ATIS-u. A jako, że jestem na offline, nie jestem na WATSIM-ie, także to znaczy ATIS-u z WATSIM-u ani z IVAO, czy z jakiejkolwiek innej sieci nie usłyszę, to posłużę się prawdziwym ATIS-em z lotniska z Warszawy, dostępnym pod numerem telefonu, który jest dostępny z kolei na Wikipedii. Także możemy posłuchać. Dostaliśmy informację o temperaturze, która się zgadza, wynosi 28 stopni. Informacje o wietrze, o ciśnieniu, o pasie do odlotu, o którym mówiłem na początku i zaraz do niego przejdziemy. I teraz tak. Zakładka N1 Limit. Ja zawsze zostawiam najmocniejszy ciąg, jaki jest możliwy. Dlaczego? Zadaniem pilota w prawdziwości jest zredukowanie ciągu silników jak najbardziej. Natomiast to musi być wciąż bezpieczne i żeby to było bezpieczne, potrzebna jest aplikacja, która się nazywa Onboard Performance Tool, Boeing OPT, który ja nie posiadam i nie za bardzo wiem, szczerze powiedziawszy, jak się z niej korzystam. Tak więc dla bezpieczeństwa oraz dla własnego komfortu zostawiam to na najwyższym położeniu, ponieważ kiedyś tak nie robiłem, wybierałem zawsze najniższe, ponieważ wiadomo, hałas oraz paliwo, to w Innsbrucku mi się skończył pas. Dlatego jeżeli nie wiemy, polecam zostawić sobie margines błędu na tym większym ciągu. Temperatura pod cell, czyli diabetes selected, to możemy wpisać oszukaną temperaturę, która również nam pozwoli zredukować ciąg. Tak jak widać, było 99,9, wpisałem 48 i się zmniejszyło do 95. No ale tak jak mówię, jeżeli nie znamy tej temperatury, to zawsze dla bezpieczeństwa polecam sobie zostawić największy możliwy ciąg. Tutaj nikt nas za to znikąd nie zwolni. Przechodzimy do zakładki take-off. Do odlotu wybieramy standardowo glebę 5. Pas jest wystarczająco długi, nie musimy wznosić szybko. Klapy 5 to takie domyślne położenie klap do odlotu. To może się zmieniać w różnych sytuacjach, natomiast to jest inny film i są lepsi specjaliści ode mnie w tym zakresie. Center of Gravity, czyli CD, po prostu klikamy i on nam się tutaj w jakiś ładny sposób wyliczam, 4,68. Musimy ustawić na tej skali, kręcąc tym kółkiem. Widzimy, wskazówka się przesuwa, natomiast pod skrótem klawiszowym to również działa i to jest bardziej realne, ponieważ w prawdziwości
Jest to sterowane z tego miejsca, tymi dwoma przełącznikami. 468, ja zawsze dodaję plus 0,5 tej jednostki, ponieważ lepiej mieć streamowany więcej na tył niż naprzód. Taka jest reguła i tak jest po prostu bezpieczniej. Czyli 468 w zakrągleniu 4,7 plus 0,5 to jest 5,2. Czyli wyjdziemy troszeczkę poza 5, tak jak to widać. I to mamy zrobione. Mamy zaproponowane prędkości Viva Rotelicu, natomiast jeszcze ich nie wprowadzamy. Wchodzimy na next page. No i tu są takie informacje jak runway wind, runway slope, runway heading oraz to, co widzieliśmy poprzednio na zakładce N1 Limit. Oraz to, czy pas jest mokry, suchy, czy skid resistant, czyli odporny na uślizgi. Runway wind to jest coś, co usłyszeliśmy w ATIS-ie i on wynosi 3,3,0 i jest o sile 9. Przepraszam bardzo. Z kierunku 3,3,0 o sile 9 węzłów. Wejdzie. Jest. Heading pasa. Pas do odlotu był 2,9. Do tego jest nam potrzebny chart, czyli mapa lotniska. Jeżeli ktoś ma wykupionego nawigrafa, no to oczywiście, znaczy może mieć te mapy dostępne z nawigrafa, one są bardzo fajne, także polecam. Natomiast jeżeli ktoś nie ma, to polecam taką stronę jak ead.eurocontrol.int. Tam są darmowe mapy, bardzo dobre. Lub oczywiście strony PLVAC albo VAC-i innych krajów. I na mapie mamy napisane, że heading pasa 2,9 to 2,8,9 stopni. Wklepujemy po slashu. Jeżeli wpiszemy coś po slashu, to będzie wpisane po slashu. Jeżeli wpiszemy bez slasha lub ze slashem na końcu, będzie wpisane przed slashem. Runway slope nawet nie da się wprowadzić. Natomiast jeżeli pasy są płaskie w X-Plane, znaczy jeżeli wybraliśmy, żeby pasy były płaskie, to jest 0. Runway slope to jest nachylenie pasa, jeżeli ktoś by się pytał. Możemy wrócić do zakładki takeoff i tutaj widzimy podpowiedź z departure. To oznacza, że nie wybraliśmy pasu do lotu i nie wybraliśmy seeda. Możemy w to kliknąć. Wybieramy pas do odlotu 2,9, tak jak to było w ATC Departure Runway 2,9. Klikamy 2,9 i już mamy pewną ograniczoną ilość tych standardowych odlotów. No i tak, patrzymy, jaki mamy pierwszy punkt w planie lotu. Jeżeli będzie dostępny ATC, to ATC, znaczy kontroler, to kontroler da to nam, znaczy powie, jaki SID powinniśmy wykonać, natomiast jeżeli go nie ma, to w planie lotu mamy to podane lub po prostu patrzymy na pierwszy punkt i wybieramy SID zgodny z nazwą pierwszego punktu. Jeżeli są jakieś wątpliwości, oczywiście są do tego mapy, także można to łatwo sprawdzić. Pierwszym naszym punktem jest Evina, także widzimy tutaj jeden odlot przez Evinę. Klikamy Evina, 7 Golf oraz Execute. I możemy wrócić do zakładki z odlotem, zakładki Takeoff, przez wciśnięcie init ref, initial reference. No i tak, V1 wyliczone na 131, rotate na 134, V2 na 144 węzły. V2 należy ustawić na MCP. Znowu kliknąłem kontrolę tego wolantu, kurczę. Czyli 144 węzły ustawione na MCP. W tym miejscu zawsze daję hamulec na RTO. Oraz heading pasa był 289, to również jest ustawione. W lotnictwie myśli się zwykle co najmniej jeden krok w przód. Dlatego heading ustawia się w przypadku awarii silnika lub w przypadku po prostu konieczności utrzymywania kursu pasa po odlocie. Zwykle to jest właśnie awaria silnika lub jakaś awaryjna sytuacja, nie wiem, tail strike czy coś.
A Vituna to minimalna prędkość, bezpieczna prędkość wznoszenia, również w takich sytuacjach wykorzystywana. Patrząc na PFD, czyli na Primary Flood Display, możemy zauważyć, że mamy niepoprawnie ustawione ciśnienie. Bardzo łatwo to zmienić. Pokrętłem tutaj in baro HPA, czyli inches lub hektopascal, możemy ciśnienie zmniejszyć do 1011, tak jak to było w planie lotu. Zarówno po stronie kapitana, jak i po stronie pierwszego oficera. I od dość niedawna, ponieważ to nie zawsze działało w ZIBO, na wyświetlaczu standbyowym, czyli przełączamy na hektopaskale i zmniejszamy na 1011. Na 1011 hektopaskali. I na tym etapie komputer mamy już zaprogramowany. Rzecz, którą warto zrobić przed w ogóle wyjechaniem z bramki, to jest sprawdzenie ciągłości trasy, ponieważ to się lubi czasami pojawiać znikąd, a jednak warto tego nie mieć. Żeby to zrobić, wchodzimy w zakładkę LEX. Tak to wygląda. I to mamy punkty po kolei od pierwszego do ostatniego, z których będziemy, które, no, przez które po prostu będziemy przelatywać. Można przelecieć po prostu po stronach, sprawdzić, czy wszystko się zgadza z planem lotu, czy nie ma czegoś takiego. No tutaj nie ma, to nie pokażę. Jak route discontinuity, wtedy będą takie prostokąty, bo komputer nie będzie wiedział, co ma w danym momencie zrobić. No to wtedy trzeba to, wiadomo, jakoś naprawić, albo nadpisać następnym punktem z planu, albo coś dopisać. Żeby sprawdzić, jak to wygląda na mapie, przełączamy pokrętło w tryb plan, czyli jedno w prawo do PLN, jak złotówki, i możemy krok po kroku, punkt po punkcie przechodzić przez naszą trasę przelotu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić, a tego się nie robi na ziemi zwykle, ponieważ nie wiadomo, czy to się w trakcie nie zmieni. Mianowicie STAR, Standard Terminal Arrival Route, do naszego docelowego lotniska. Ale mówię, to się zwykle robi w powietrzu przed top of descent i to również mówi kontroler, a jak nie ma kontrolera, no to wiadomo, bierzemy z nazwy naszego ostatniego punktu w planie lotu. Ale to się robi tak samo jak SID, tylko po prostu mówię, lotnisko się zmienia i pasy się zmieniają. To by było tyle z programowania komputera pokładowego w Boeingu 737-800 dla ZIBO w wersji 28 w X-Plane 11. Jeżeli jakieś pytania, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, ja bardzo chętnie pomogę. I to by było tyle. Wysokich lotów, pomyślnych wiatrów i do zobaczenia na wirtualnym niebie.